Witam serdecznie, Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. Rozwijamy się, chcemy się rozwijać, chcemy konkurować na rynkach europejskich, na rynkach światowych. Robimy to coraz lepiej. Jednocześnie wciąż wiele osób czuje się, jakby jakaś kula u nogi nam wisiała. Ciągle mamy w sobie kompleksy, które mówią, jest ten świat lepszy i jest ten świat gorszy. Proszę Państwa, bardzo często tak jest, że pewnych rzeczy nie potrafimy. Bardzo często tak jest, że pewnych rzeczy się uczymy, rozwijamy się. No przecież byliśmy w systemie, który no degradował rozwój w sposób totalny. No, żyliśmy w pewnym sensie w totalitaryzmie, przynajmniej przez spory czas, przez lat. W nowej ekonomii, w nowej rzeczywistości jesteśmy dopiero od 20 paru lat. Proszę Państwa, dajemy sobie bardzo dobrze radę jako Polska. Jednocześnie wciąż w tych kompleksach pozostajemy. Przyjrzyjmy się na przykładzie naszych sąsiadów, szanownych sąsiadów Niemców, czy każdy kraj zawsze daje sobie świetnie radę, ten, o którym my myślimy, że jest, czy na poziomie podświadomym, czasami świadomym, jest o ileś tam stopni wyżej. Przyjrzyjmy się naszym szanownym sąsiadom Niemcom. Proszę Państwa, Anglicy w 1871 roku, kiedy po 1871 roku, kiedy Niemcy się zjednoczyły, Anglicy wprowadzili nakaz pisania na wszystkich niemieckich produktach made in Germany. To właśnie z tego okresu pochodzi ten zwrot made in i tu nazwa kraju. Dlaczego? Ponieważ Niemcy produkowali największe badziewie i zarzucali nim rynek europejski, w szczególności silny rynek brytyjski. Brytyjczycy się buntowali, aby ta opinia o złym produkcie nie przeszła na brytyjskie produkty, na brytyjskich producentów. Proszę Państwa, pamiętajmy też o tym, to taki dodatek, a w Stanach Zjednoczonych w latach 50. 60. synonimem największego dziadostwa było to, co było Japanese, czyli japoński. Świat się zmienia. W dzisiejszym świecie to, co zauważamy u naszych sąsiadów za granicą, jest fakt, iż Niemcy dzisiaj mają ogromne zwanie, ogromny problem polegający na tym, że ich system zarządzania jest niestety jednym z najbardziej uwstecznionych systemów w całej Europie, jeżeli nie najbardziej uwstecznionym. Oczywiście pomijam kraje bardzo słabo rozwinięte, biorę tu pod uwagę, powiedzmy, kraje takie jak Francja, Dania, Anglia, Hiszpania, Polska i tak dalej, i właśnie Niemcy, kraje skandynawskie. Proszę Państwa, z czego to wynika? I dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby powiedzieć, że Niemcy są kiepscy albo sobie nie dadzą rady. To jest naród, który potrafi działać, który potrafi się rozwijać. Ale każdy naród przechodzi przez pewną sinusoidę. I to, co się dzisiaj dzieje, jest wynikiem właśnie tej historii około 100 lat, kiedy Niemcy naprawdę świetnie dawali sobie na rynku, jeżeli chodzi o produkcję, o konkurowanie i tak dalej. Proszę Państwa, niemiecka kultura nakazywała, iż jeżeli wchodzi z produktem na rynek, należało pracować nad tym produktem przez 3-4 lata, opracować coś naprawdę świetnego, jeśli nie doskonałego, i dopiero wejść na rynek. I tak Niemcy robili. I to świetnie działało. W pewnym momencie, po 3-4 latach, wtedy, kiedy ich konkurenci z innych krajów już na rynku z danym pomysłem egzystowali, kiedy pojawili się Niemcy, jak się to mówi kolokwialnie, kosili rynek. Zdobywali rynek swoją jakością. Ale cykl życia produktu był wtedy 8 lat, 10, 12. Dzisiaj się to zmieniło. Cykl życia produktu to rok, półtora. Jeśli chodzi o samochody, wynosi on około 4 lata i ciągle się skraca. I teraz wyobraźmy sobie, kiedy nasi bracia Niemcy siadają sobie nad danym tematem i pracują przez 3-4 lata, pojawiają się na rynku. Okazuje się, że ten produkt już ma swój następny etap rozwoju. Następuje spóźnienie. Ale teraz ktoś powie, no dobrze, ale jak robią to inne narody? Jak to się dzieje, że inne narody wchodzą na rynek z produktem w pół roku, w rok? Dwa aspekty. Pierwszy aspekt, optymalizują. Dochodzą do wniosku, że nie jest najważniejsze, aby produkt był perfekcyjny, ale żeby był wystarczająco dobry, ponieważ tempo pojawienia się na rynku jest ważne tak samo jak optymalna jakość. No i tu się pojawia też problem naszych sąsiadów z zagranicy, za naszej granicy, którzy uważają, że warto coś robić, jeżeli jest perfekcyjny.
I to jest niestety coś, z czego się bardzo trudno wyleczyć. No i teraz, jeżeli chcemy coś zrobić w pół roku, nie zrobimy tego perfekcyjnie. Pierwsza bariera. Druga bariera. Jeżeli chcemy zrobić coś w pół roku, w rok, w półtora roku, musimy to zrobić szybko. A kiedy to jest możliwe, żeby zrobić szybko? Wtedy, kiedy następuje praca zespołowa. A nasi sąsiedzi, szanowni, mają z tym ogromny kłopot. Z tego względu, że wychowani zostali w systemie nakazowym. Praca zespołowa dla Niemca nie jest naturalna. Rozdawanie zadań i akceptowanie, wykonywanie jest w charakterze tej kultury. I niestety praca zespołowa, w której pojawia się synergia, w której pojawia się pewna swoboda działania, kiedy pojawia się kwestionowanie nawet pewnego status quo przez członków zespołu, chociażby po to, żeby szukać nowych rozwiązań, to jest ich słabość. I co z tego wynika? Wynika z tego fakt, że dzisiaj Niemcy mają problem w odnalezieniu się na rynku. Owszem, nie znaczy, że ich ekonomia się przewraca albo się przewróci, ale czerpią ze swoich zasobów, które zdobywali przez lata. Młodzi Niemcy mają kłopot w zatrudnianiu się, w akceptowaniu sposobu zatrudniania w niemieckich firmach. I proszę Państwa, duże korporacje dają sobie z tym radę w jaki sposób? Duże korporacje niemieckie zatrudniają osoby z zagranicy po to, żeby ten paradygmat pomóc przełamać dzięki komuś, kto w tym paradygmacie nie istnieje. Natomiast największy problem u naszych sąsiadów zachodnich jest w małych i średnich firmach. Tam właściciele właśnie tych firm niestety nie mają wiedzy, nie są otwarci, pozostają w paradygmacie. Tyle lat robiłam biznes, no to w związku z tym ja wiem, jak go robić. No i jaki jest tego wynik? Cóż, obserwujmy, proszę Państwa, największy procent przypadający na głowę jednego mieszkańca otwieranych startupów, czyli nowych firm przez młodych ludzi i jest właśnie w Niemczech. Dlaczego? Nie akceptuje pokolenie Y, niemieckie pokolenie Y, tej sytuacji, która jest w małych, średnich firmach. I w związku z tym, jaki dla nas, Polaków, jest wniosek? Proszę Państwa, nie popadajmy w butę, nie popadajmy w dumę, że my nie mamy tego problemu. Bo każdy naród ma jakiś problem, jakieś wyzwanie. Jednocześnie nie popadajmy w drugą skrajność. Proszę Państwa, nie my jedni mamy wyzwania, nie my jedni mamy problemy. Dlatego rozwijajmy się, kwestionujmy czasami status quo dla samej zasady, ale przede wszystkim starajmy się zaakceptować, że istnieją inne paradygmaty, inne spojrzenia na rzeczywistość. A ponieważ nasza rzeczywistość się zmienia i to w piorunującym tempie, dlatego warto nie założyć z góry, że jeżeli ja jestem w danym środowisku przez 10 lat, to ja go doskonale rozumiem. Owszem, ja mogę rozumieć, ale mogę nie widzieć wielu rzeczy, z których mogę skorzystać. Dlatego idźmy do przodu, obserwujmy, wyciągajmy wnioski i przede wszystkim nie bójmy się przyjrzeć sobie z różnych kierunków, nie bójmy się posłuchać innych. Sprawdźmy, co to znaczy być w swoim paradygmacie, a co to znaczy szukać innych paradygmatów. Jeżeli świeca, która gaśnie, służy do zapalenia innej, nic nie traci. Dlatego, jeżeli te słowa Państwa w jakiś sposób zaciekawiły czy zbudowały, przekażcie je innym. Pozdrawiam, Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers.